Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w poniedziałek w południe na ulicy Jeleniogórskiej w Kamiennej Górze. Kierująca Fiatem próbowała skręcić do osiedlowego sklepu, kiedy na jej pojazd najechał Seat na czeskich numerach. Siła uderzenia była tak duża, że Fiata odrzuciło kilkanaście metrów od miejsca wypadku. W wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na jezdni doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych, w wyniku którego ucierpiały dwie osoby. W wypadku uczestniczyły cztery osoby, z czego dwie uskarżają się na obrażenia. W tej chwili są zaopatrywane przez zespół pogotowia ratunkowego. Na czym wasze działania polegały? Nasze działania polegały na przyjeździe na miejsce zdarzenia, zabezpieczeniu terenu akcji oraz pomocy pogotowiu w wydobyciu osób poszkodowanych z pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. Kierującą Cinquecento oraz 9-letnią pasażerkę drugiego pojazdu pogotowie odwiozło do szpitala w Kamiennej Górze. Przez kilkadziesiąt minut droga numer 5 była czasowo nieprzejezdna.